Mamy Baltic Porter Day, więc przed nami 10 nowych porterów. Dzień dobry, Kociakwik. Piwny głos na Baltic Porter Day. Dzisiaj mamy przed sobą 10 premierowych porterów bałtyckich, które się ukazują z okazji Baltic Porter Day, ale to nie są wszystkie portery bałtyckie. Tak, to nie są wszystkie. Jest ich trochę więcej, ale jeden na przykład nie został jeszcze nalany. Niektóre są teraz tylko w beczkach, a butelki będą później. Więc to, co nam się udało zdobyć, to wypijemy. To może zanim przejdziemy do tych piw, które udało nam się zdobyć, wymieńmy te, których się nie udało zdobyć, żebyście wiedzieli, że ich też możecie szukać. Tak, Browarnia, to jest browar Stutny z Gdańska. Przedpremierowo poleje swój porter bałtycki, dostępny tylko na miejscu. Z Jana Lubrachta, Leszy i Strzyga. One przedpremierowo się pojawią w kilku multitapach. Butelki będą za parę tygodni. De facto porter bałtycki klasyczny. Butelki i kegi gdzieś już być może są. W Warszawie akurat jeszcze nie było. Nieczajna Imperial Baltic Porter, który premierowo czy nawet przedpremierowo poleje się w samych kraftach w Warszawie. Być może gdzieś jeszcze. Rockmill, dwie wersje Infinity, Armagnac i Rum Barrel Aged, które też jeszcze nie dotarły do Warszawy. Zresztą butelek było bardzo niedużo. Chyba tylko po 1200 sztuk. Stara Komenda, porter bałtycki Rum Barrel Age, też dostępny raczej tylko na miejscu, czyli w browarze Stara Komenda w Szczecinie. Stu Mostów, Beach Please. Z tego co wiem, został przełożony rozlew i ma być w piątek, więc w sobotę będzie we Wrocławiu dostępny, reszta kraju no, trochę później. Zakładowy Uśmiech Proszę, to jakaś specjalna wersja, porter bałtycki z masłem orzechowym i kokosem. I jeszcze Lubrow przedpremierowo, nie wiem czy to jest dokładnie przedpremiera, czy jakaś super specjalna edycja Imperialny Porter Bałtycki, który będzie dostępny w Absurdalnej na kranoprzejęciu. I nie zdziwię się, jeżeli między nagraniem a Baltic Porter Day się okaże, że coś jeszcze się ukaże. Tak czasami bywa na ostatnią chwilę. Ej, my jeszcze mamy porter. A, słabo. Więc trochę tego jest. A my jeszcze mamy jeden porter z zagranicy. Estońska Pojala dołączyła w tym roku z piwem Baltic Porter Day 2022. Tak, i z tego co wiemy, to jest początek jakiejś wieloletniej tradycji, więc zamierzają takie piwa wypuszczać co roku na Baltic Porter Day. Aż do końca świata. Tak. I jeden dzień dłużej. To nie oni. Dobra, weźmy się za piwo, bo trochę tego mamy. Zaczynamy zgodnie z sztuką od najlżejszego. Najlżejsze piwo jest w butelce zastępczej, więc tak, nie będziemy jej Wam za bardzo pokazywać. Jest to piwo z browaru Otwarte Bramy, browaru Pruszkowskiego i powstało przy współpracy z tym oto człowiekiem. Hello. I jest to najlżejsze, ma 19 BLG i 7,5% alkoholu. Piwo jest do wypicia oczywiście tylko na miejscu, dlatego że piwa z Otwartych Bram są sprzedawane tylko na miejscu. I w restauracji obok Usieranie Treści. Też. To jest praktycznie to samo miejsce. Nie będziemy tutaj specjalnie się rozwodzić nad pianą, ponieważ piwo było nalane z tanka, jeszcze nie było nagazowane do końca. No i ten rozlew też z tanka, więc nie zachowało się nagazowanie tak jak powinno być, więc spokojnie. Barwa stylowa. No to jest porter lekki, ale jest tu sporo angielskich słodów, więc one trochę nadają takiej nuty orzechowo, lekko palonej. Jest tu też trochę żyta. No i ten porter jest raczej taki bardziej gorzki. Dosyć wytrawny, ale jednocześnie czuć, że trochę ma ciała, co przy 19 BLG no nie jest takie hopsiu, zwłaszcza, że portery raczej mają powyżej 20. No jest to trochę sesyjny porter i jego profil jest właśnie bardziej taki palono-orzechowo-czekoladowy z bardzo lekką nutą owocową. No, mi smakuje, no, ale co innego mam powiedzieć? Mi też smakuje, ale ja też nic innego nie mogę powiedzieć. Wpadajcie do Otwartych Bram. Ponieważ porter jest dostępny tylko tam, no to jest tego cały tank, no to na jakiś czas starczy, więc
Jak się nie wyrobicie teraz w weekend, to możecie za jakiś czas, on tam pewnie jeszcze spokojnie będzie, będzie sobie spokojnie dojrzewał i się jeszcze troszeczkę układał. Następny pod względem mocy, jedna z głośniejszych premier, czyli Comes Porter Bałtycki Bourbon Oak, 21 ekstraktu, 9 alką. Piwo, które dostępne jest tylko w Żabkach, w takim oto uroczym bączku. Comesy nie słyną z tego, że mają obfitą i trwałą pianę. Czy barwa jest stylowa? Tak, jest nawet bardzo stylowa, bo to jest to, co powinno być w porterze. Pod światło widać, że nie jest całkiem czarna, jest tak rubinowa, ciemnobursztynowa. No bo to jednak jest porter, a nie stout imperialny. Mhm. No i Comes to jest jeden z takich porterów, które z takim wyznacznikiem stylu, moim zdaniem, bo on nie jest ani przepalony, ani za bardzo owocony. Jest właśnie tak, jak porter łódzki powinien być, tak ładnie ułożony, nic tutaj nie wystaje. No i tu jeszcze mamy dodatek w postaci chipsów z beczki po bourbonie, które na dużą skalę są odpowiednikiem leżakowania w beczkach, no ale ponieważ musieli tego zrobić dużo, żeby było w Żabce, no to nie mają aż tylu beczek, żeby móc wyleżakować aż tyle piwa, zresztą wtedy koszty byłyby zupełnie inne. Więc to jest taka namiastka leżakowania w beczce. Minus jest taki, że wtedy piwo jest w metalowych tankach, więc nie ma tego szlachetnego utleniania się, które jest w beczkach. Plus taki, że wszystkie te fajne rzeczy przechodzą, no i to jest to o wiele wydajniejszy proces. I dzięki temu piwo może kosztować kilka złotych w popularnej sieci. Coś za coś. No mamy tutaj lekko wanilię. Jest sporo nut owocowych, więc jest taki porter właśnie trochę owoce, mniej paloności niż na przykład w warmińskim tutaj w Comesie jest. No jest to taki przyjemny, ułożony, fajnie zbalansowany porter, który tutaj ma taki mały dodatkowy twist. No i jest naprawdę przyjemny, bardzo lekko się go pije. I z naszych eksperymentów wychodzi, że Comesy są dobrymi piwami do starzenia, więc to piwo może mieć jakiś potencjał do leżakowania. Jest trochę krytyki w sieci na temat tego piwa. Bo ma słabą pianę? Nie, bo nie ma efektu wow, no ale pamiętajmy, że klasyczny porter bałtycki to nie jest piwo, które ma urywać. Od tego są super imperialne wersje, do których za chwilę przejdziemy. Poza tym chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest to piwo za kilka złotych, które można kupić w Żabce. No dokładnie. Z 21 BLG przeskakujemy na 25. Imperator bałtycki w wersji Enigma and Nelson. Okej. Okay. Podoba mi się już. Tak. Imperator bałtycki, czyli imperialny porter bałtycki, który zawsze był bardzo mocno chmielony. No właśnie, ale co takie chmiele aromatyczne mogą dać w porterze bałtyckim? To się okaże. Tym razem piana jest solidna. Jak to pięknie pachnie. Ja jestem już zakochana. Tak? Tak. To, tak czuć Nelsona. Ojej. No faktycznie. Ale aż zaskakująco, bo się nie spodziewałam, że on się przebije przez słody i w ogóle. No, pachnie to... No IPy na Nelsonie miałem okazję pić, które mniej Nelsonem dawały. Natomiast tutaj mimo tej bogactwa słodów, palonych wszystkiego... Kup takich więcej. No to okej, dobra. Koniecznie. Nie dość, że porter to jeszcze. No dobra. No naprawdę. Ta chmielowość to jest taka świeża, taka... Mm-hmm. Z tego, co kojarzę, jeżeli dobrze pamiętam, to Imperator leżakuje długo, a te wersje... Normalna wersja też jest chmielona na zimno, ale po prostu chmielona jest krótko przed rozlewem, tak żeby ten aromat nie zanikł w czasie długiego leżakowania. No i to jest... No pachnie naprawdę, no... Rewelacja. Tak. Jak jeszcze będzie gorzkie, to już w ogóle. Okej, okay, no to bardzo mi się podoba. Mało w tym porteru bałtyckiego niestety. No jest trochę imperialna Black Ipa?
Tak, ale nie przeszkadza mi to, bo jest bardzo smaczne. To, że to piwo nie ma balansu, który jest kluczowy w wielu porterach bałtyckich, można powiedzieć, że to jest wada, natomiast moim zdaniem to jest to, co wyróżnia Imperatora Bałtyckiego i to jest jego urok. Więc ja go za to bardzo lubię, za to bardzo cenię, zwłaszcza w zasypie porterów bałtyckich imperialnych, które są bardzo słodkie. On jest gorzki, on jest chmielowy, on jest Imperatorem Bałtyckim, on jest sobą. No dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy 25 BLG, 9,5 alkoholu, Schooner or Later. Browar z Tłumaczów. Raczej chyba Schooner or Later. Wiesz, takie skojarzenie morskie. Morskie opowieści. No. Double Palo Santo, Double Coconut. Browar z Tłumaczów robił z drewnem Palo Santo i z kokosem porter bałtycki i wyszło dobrze, więc podwoili. No bo wiadomo, że każda firma musi notować wzrost, każdy porter musi notować wzrost, więcej dodatków, więcej wszystkiego. Wydaje mi się, że jest w takiej małej, zgrabnej puszeczce. No i tutaj raczej idziemy w słodką stronę. Ale jak! No, ktoś nie żałował kokosa. Jest. Ja wiem, że hasło Bounty w płynie jest bardzo często powtarzane, ale zamykam oczy. A ktoś mi dał Bounty. W płynie. W płynie. Na talerzyku, tak. Przekrojone. No. Jest i czekolada, i jest bardzo dużo kokosa, ale nie jest taki, czasami kokos w piwach jest taki aż bardziej kokosowy niż kokos. A tu jest tak kokosowy jak kokos. Jest Bounty w płynie, ale nie jest aż tak słodki, jak się spodziewałam. Jest taki... Jest paloność jakaś. Jest gorzka czekolada. Jest gorzka czekolada, tak. Czyli jest Bounty w gorzkiej czekoladzie. Tak. I jest, są jeszcze takie ciekawe posmaczki. Mi to się bardziej jednak kojarzy z Imperialnym Stoutem. Takiego charakteru porteru bałtyckiego w tym nie za bardzo czuję. Dodatki jednak dominują, zwłaszcza... Barwa jest taka... Stylowa z minusem. Znaczy taka na granicy stylu, mam wrażenie. No jest trochę refleksów. No dobra, niech mu będzie. Ciekawe, spodziewałem się, że będzie słodsze, ale cieszę się, że nie jest. Ja też się cieszę, że nie jest, bo to jest bardzo przyjemne, nie jest męczące. Mhm. Ten kokos jest wyraźny, ale też nie jest przesadzony. Tak. No i ogólnie jest to bardzo fajne. No. Teraz wyskoczymy na chwilę do Estonii. Pojala Baltic Porter Day 2022. Imperial Baltic Porter, Age on Palo Santo Wood to celebrate Baltic Porter Day 2022. Tu. Czyli też Palo Santo? Tak. A piwo udało nam się przed premierą dostać nawet sporo przed premierą. Podczas pobytu panów z Pojali w Warszawie przywieźli Marcinowi. Tak. Cieszy mnie to bardzo, bo byłoby mi bardzo smutno, gdyby nie udało mi się zdobyć tego piwa. Bo z tego, co wiem, w oficjalnej dystrybucji polskiej tego nie ma. Chociaż może jeszcze dotrze. Oby. Pojala to jest... Jakbym myślał o browarach, które słyną z porterów bałtyckich, porterów imperialnych za granicą, no to pierwsze Pojala. Drugie? Nie, Pojala. Pojala ma bardzo dużo porterów. Piłem wszystkie, które trafiły do Polski i naprawdę no, znają się na robocie. Zresztą chyba pierwsze piwo, jakie uważali, to był imperialny porter bałtycki. Pamiętam. Mówię pamiętam, bo była taka dosyć słynna impreza z browarem Pojala w jednym z warszawskich multitapów. Wspominamy ją bardzo. Tak, wiele fantastycznych rzeczy się działo wtedy. To było kranoprzejęcie, przyjechał jeden z przedstawicieli. I oprócz tego, że przyjechał jeden z przedstawicieli, to przyszli nawet przedstawiciele ambasady Estonii na tę imprezę.
Chyba nawet ich zapraszałem wtedy. Możliwe. Pisałem do nich, żeby wpadli. Tak, no i właśnie tej wymowy uczył mnie jeden z pracowników ambasady, który nie mówił po polsku, ale nie podobało mu się to, jak mówiłam więc mnie uczył mówić tego. Jak się mówi No właśnie teraz to już nie pamiętam, bo to było parę lat temu, ale chyba Tyle dygresji. Piwo, barwa stylowa. Teraz muszę to mówić przy każdym porterze, jaki pijemy. Powinieneś, ale tu faktycznie są takie rubinowe refleksy. Tak, no dokładnie tak powinien wyglądać porter bałtycki. Pod światło widać, że on jest, nie jest całkiem czarny. Fajnie przebija trochę. No dobra. No aromat jest raczej właśnie porterowy, bo nie wybija się paloność, czyli tak jak powinno być, ale raczej jest słodsza strona. Bardzo fajne odczucie w ustach. Mhm. Bardzo gładki ten porter. Tak. Ale mimo to nie jest gęsty. Nie wiem, jak to określić inaczej. Jest właśnie taki bardzo gładziutki, ale to jest właśnie to, co ja bardzo lubię w porterach bałtyckich. To, co je odróżnia. Porter bałtycki, nawet jeżeli ma parametry 20 coś ekstraktu, 10 albo więcej alkoholu, on powinien być taki gładziutki. On nie powinien być taki gęsty, wylepiający, tylko to powinno być piwo zdradliwie pijalne. I to właśnie takie jest. Po prostu te 10 alko gdzie? Ma bardzo ładny, czysty finish. Jest znakomicie zbalansowane. Po prostu chce się brać kolejnego łyka. Tutaj nic nie zalega, tutaj nic nie przeszkadza. No tak po prostu powinien smakować imperialny porter bałtycki. No co tu dużo gadać. No bo ja po prostu zna się na rzeczy i tyle. No to popiliśmy trochę lekkich piw. Jak na portery i teraz... Dobra, to ma tylko 11. Porter ma pinta. Imperialny porter bałtycki 30 Belgię, bo już teraz wszystko ma 30 Belgię. Nowy standard w porterach bałtyckich imperialnych najwyraźniej. I tak, Porter Mass z Pinty już kiedyś miał okazję się pojawić, natomiast wtedy miał 27,5 Belgię, ponieważ ta wersja ma 30. No to ktoś może powiedzieć, że trochę naciągamy, ale uznajmy, że jest to jednak nowe piwo, no bo zmieniły się parametry, mógł się trochę zmienić jego charakter. Mamy po prostu wymówkę, żeby wypić kolejne. Tak jakbyśmy potrzebowali wymówki. I Porter Mass, w przeciwieństwie do Imperatora, tak jak Imperator jest mocno chmielonym, to Porter Mass jest imperialny, ale imperialistyczna, zimperializowana wersja klasycznego porteru. Barwa stylowa. Chciałabym cię uprzedzić. That's my only line. No, barwa stylowa. Wow, tutaj jest takie uderzenie tej suszonej śliwki. Po prostu jest potężna owocowość. To pachnie jak taki drzem, taki przetwór jakiś owocowy. Jak porter jest taki mocno wyleżakowany, to czasami pachnie mocno owocami, ale później wchodzi jakieś takie niefajne nuty. Natomiast tutaj tego nie ma, tylko to jest ta cała fajna, przyjemna, słodka owocowość. No właśnie, bo czemu może się kojarzyć z utlenieniem, ale to tutaj nie o to chodzi zupełnie. Nie o to zupełnie. Pumpernickel, tak, gorzka czekolada. No jest całe to bogactwo, które jest w opisie porteru bałtyckiego jako stylu, tylko że up to 11. To jest po prostu podkręcony porter bałtycki, czyli tak jak powinno być. Jest bardzo gęste. Musiałem pogryźć. Jest jakieś toffee w ogóle. Tak, jest bardzo słodkie, wyklejające, jest gęste. No jest mocno deserowe, zdecydowanie. Natomiast fajne, że jest jakaś kontra do tego. To nie jest takie aż tak strasznie słodkie, że zakleja i nie można paszczy otworzyć po tym. Jest trochę goryczki, która tam delikatnie kontruje, ale generalnie piwo jest bardzo słodkie. No nie przesadzajmy z tym bardzo słodkie. W porównaniu z Pastry różnymi wersjami to nie jest tak słodkie. W porównaniu z Pastry nie.
Natomiast jest bardzo słodkie i od razu myślę, że to piwo spokojnie może długo poleżeć. Ponieważ jest ta słodycz, jest bardzo dużo ciała, to jak z czasem będzie traciło trochę słodyczy i trochę ciała, to i tak tam no jest dużo, dużo rzeczy, które tutaj mogą się wydarzyć. Dużo jakby paliwa do tego leżakowania. Więc jeżeli chcecie leżakować, jak najbardziej się nadaje. No to jego braciszek. Porter Masters, tylko że z dodatkiem cocoa nibs, wanilia, cinnamon. Czyli tak trochę paste. Trochę tak, ale chyba bez laktozy. Wygląda bardzo podobnie. No te dodatki tutaj zjadły śliwkę i pumpernickle. Nie przesadzałabym z tym, że aż tak zjadły. Jest śliwka cały czas. Jest inna śliwka, jest bardziej śliwka w czekoladzie, w sensie... Ja czuję dużo czekolady i słodyczy. No tak. Czekolada, wanilia, no pachnie jak jakaś taka bomboniera. Moim zdaniem właśnie pachnie jak śliwka w czekoladzie. Najlepsze śliwki w czekoladzie są z dobrego miasta. To prawda. Zwłaszcza te, gdzie jest śliwka kandyzowana, tak? Tak. I czasami możecie je kupić w Carrefourze, jako jakoś takim Carrefour Premium. Patrzcie na skład. Jeżeli jest 70% śliwki kandyzowanej, bierzcie ile się da. Bo to jest najlepsza śliwka w czekoladzie, jaką jedliście. Tak. No i to właśnie moim zdaniem bardzo podobnie pachnie. W smaku czuć już cynamon. Bo w aromacie tego cynamonu aż tak bardzo nie ma. Tak, on się nie przebił. A to jest ciekawe, bo zwykle jak gdzieś jest cynamon, to on jest taki mocno wyraźny. No, wszystko zależy od dawki. Oczywiście. Jak to mówił? Wszystko jest lekarstwem i trucizną, zależy od dawki. Cynamon też. No to jest deserek. To jest ewidentnie bomboniera. Jest słodkie, czekoladowe. Wiele razy się słyszy, że coś jest piwnym odpowiednikiem płynnej czekolady. Ale to jest naprawdę bardzo blisko tego płynnego odpowiednika. Nawet ta gęstość tutaj, no to wszystko pasuje do siebie. Zdecydowanie mocno deserowe. No i te dodatki spowodowały, że to jest o wiele bardziej odczuwalna słodycz, o wiele bardziej odczuwalna deserowość niż wersja podstawowa. No i piwo, po którym dużo sobie obiecuję, które mnie bardzo intrygowało w momencie, kiedy usłyszałem, jak je robili i z czego je zrobili. No to jest Nook Wonderland. Nook Wonderland Cherrywood Smoked Imperial Baltic Porter. Smoked Imperial Baltic Porterów mieliśmy dużo. Natomiast tutaj to jest w ogóle kooperacja z Viking Malt. Bo generalnie jak się robi piwo wędzone, porter wędzony, no to mamy słody wędzone plus karmelowe, barwiące i inne, które nie są wędzone. Czyli można by upchnąć o wiele więcej wędzonki w piwie, ale przez to, że mamy słody specjalne, które nie były wędzone, no to te słody wędzone stanowią 60-70% zasypu. Natomiast tutaj uwędzone były wszystkie słody. 100% słodów wędzonych, 30 belgie, czyli tych słodów było multum. Więc powinno być dużo dymu, powinniśmy otworzyć taki gin dymny powinien się pojawić. No dobra. No jest wędzone, ale spodziewałeś się więcej? Spodziewałem się Schlenkerla Marcen. Ale to właśnie jest Schlenkerla, tylko trochę mniejsza. Ale dwa podobny rodzaj wędzonki, o to mi chodzi. Tak. No okej, jest to wędzone piwo, nie da się ukryć. Tak. Jest palone, jest czekoladowe w aromacie. To nie jest tak, że ono jest słabo wędzone, jest mocno, natomiast ja myślałem, że to będzie aż takie, naprawdę takie mocne uderzenie. Ale faktycznie wędzonka jest na pierwszym planie. W smaku jest jeszcze nawet więcej. Tak. Oj, tak. Uła. Aż ci zabolało. Nie. Właśnie nie, na odwrót. Oj. Poza tą wędzonką, co jest fajne, że jest tutaj dosyć zachowany charakter porteru, chociaż on jest raczej po stronie słodszej. Tak. Więc to jest taki drzem ze Suski Sechlońskiej.
Najbliższe skojarzenie, do którego ktoś jeszcze wrócił trochę kiełby. Tak. Ale bardzo przyjemne. Więcej wędzonki w smaku niż w zapachu. Jest jej dużo. Nie tyle, co się spodziewałem, ale no, nie narzekajmy. Natomiast jakby porównać teksturę, gęstość z Portermasem, tyle samo Belgię, no to mam wrażenie, że Portermas jest słodszy, bardziej oblepiający, a to jest te 30 Belgii jest takie lepiej schowane, jeśli chodzi o moc i kolejne 30 Belgii, nie będę wam pokazywał butelki, to zastępcza. Jest, tak, jest bardzo... Jest to butelka bardzo zastępcza, nalane z kranu w pubie. Bo to piwo spotkacie na rynku wyłącznie w wersji beczkowej. A szkoda. Już mogę powiedzieć, że szkoda. Jest to Forest Sea z browaru Nepomucen. 30 Belgii, 12% alkoholu. Leśny, imperialny porter. Oj tak. Tak. Jak leśny. Piękne. Jakie to piękne. No jest po prostu piękne. No to tak bucha tym igliwiem. Jesteście na tym kanale, więc pewnie widzieliście już jakiś nasz filmik. Wiecie, że kochamy te aromaty. Ale ile tego tu jest? Tak, tak. To robi na mnie mniej więcej takie wrażenie jak Don't Sleep in the Forest, kiedy pierwszy raz miałam. To właśnie też tak... Ale to jest jeszcze więcej. Tak. Oj tak. Piękności. Ciekawe, bo jest jednocześnie słodkie i gorzkie. Mm-hmm. Tak, jest wyraźnie wyczuwalna goryczka. I wyraźnie wyczuwalna ta sosnowość, iglakowość, żywiczność w smaku. Ile w tym porteru? No właśnie. Klasycznego? Raczej nie. Ale pachnie przepięknie i smakuje przepięknie. Szkoda, że będzie tylko w beczkach dostępna. Znaczy to oczywiście ma swoje plusy, bo jeżeli to zachęci ludzi do tego, żeby poszli do pubu, fajnie. Szkoda, że nie będziemy mieli tego więcej w domu. No dobra. Starczy tej wagi lekkiej. Kolejna puszeczka i ostatnie piwo, jakie dzisiaj będziemy pić. No tak, ostatnie. Marienstadt. Ice Imperial Baltic Porter Bourbon Barrel Aged. I jest to, proszę Państwa, wymrażany porter bałtycki. Imperialny oczywiście. 15% alkoholu. Co może pójść nie tak? To ciekawe, że takie piwo jest w puszce. Rzadko się zdarza, żeby wymrażanki były w puszkach. Przynajmniej w Polsce. To może być pierwsza wymrażanka w puszce w Polsce? Jeżeli się mylę, to mnie skorygujcie. Jeżeli znacie jakieś piwo wymrażane, które było w puszce wcześniej, a nie wydaje mi się. No mi się nie wydaje. One zawsze są w takich fancy buteleczkach. Tak. No to jest puszka, która... Wygląda jak puszka. Nie no, wygląda całkiem jak fajnie. No, udaje beczkę. O. Szkoda, że nie jest czarna. Puszka pasowałoby bardziej. Jak na 15% alkoholu, to jest nawet całkiem pina. Mm-hmm. Komes, ucz się. ale bardzo ładnie pachnie. No takich aromatów, co bym się spodziewał, jakbym tutaj sobie nalał tego bourbonu samego. Nie, przesadzasz. Jakby to był sam bourbon, to też by cię tak szczypał w nos ten alkohol unoszący się. No dobra, sam aromat, nie licząc alkoholu. No właśnie. Bo tutaj tego alkoholu tak bardzo nie czuć w aromacie. Jest waniliowe, jest mocno waniliowe. Znaczy trochę alkoholu czuć. Ale jest bardzo mocno bourbonowe. Mhm. Ale są też suszone owoce. No mi ten bourbon przykrywa zupełnie wszystko, absolutnie wszystko. Okej, jak na 15%, to ten alkohol jest bardzo dobrze ukryty. Tak. I nawet to nie jest... Nie wydaje się aż tak bardzo gęste, czego można by się spodziewać po wymrażance.
ale jest tak, nie chcę zaryzykować tego słowa, ale chyba jednak pijalne. Jak na 15% alkoholu, to... Jest takie dosyć zdradliwe. Ma bardzo ładny aromat, tak. Fajnie smakuje, dobrze się pije, może się to bardzo źle skończyć. Nie jest to pierwszy wymrażany porter bałtycki, jaki piliśmy. Ale mam wrażenie, że jest najbardziej pijalny dotychczas. Tak. Znaczy, oczywiście Arctos z browaru spółdzielczego to swoją pijalność zawdzięczał dodatkowi, który tak. powodował, ładnie to balansował i przykrywał niektóre rzeczy, dzięki temu, a tutaj nie ma takiego dodatku. Tam to były wiśnie. Tak, to były wiśnie, które... Było takie orzeźwiające. Tak, tak. Właśnie powiedzieliśmy, że piwo, które ma 16 miało procent alkoholu, jest orzeźwiające. Powiedzieliśmy to też poprzednio, bo innego słowa nie mogłam znaleźć. W razie, gdybyście chcieli, to gdzieś tu... No, parpa już jedzie. Ta recenzja gdzieś tu na górze jest, możecie sobie... Nie, parpa nie jedzie, bo już nie ma parpy. No pachnie to naprawdę wspaniale, ten bourbon i jest trochę... Też już poczułem te nuty czekoladowe, trochę owoców. No wow. Jest naprawdę zdradliwe. Mm-hmm. Zakończyliśmy przegląd? Udało się? Zakończyliśmy, ale tak naprawdę dopiero zaczęliśmy, bo będziemy go kontynuować w Baltic Porter Day. Tak, i będziemy to nagrywać, więc będzie z tego nagranie za jakiś czas, ale śledźcie też na Instagramie Baltic Porter Day, bo tam będziemy wrzucać nowe relacje. Tak. To się nazywa relacje. Więc będziemy wrzucać relacje. Będziemy chodzić od baru do baru. Będziemy poznawać tych albo owych. Będziemy wrzucać na Baltic Porter Day. Będziemy wrzucać na Kociokwik. Będziemy wrzucać wszędzie. Będziemy wrzucać wszędzie. Tam i tu wrzucimy. Zamierzamy przejść się po dużej części Warszawy i po Pruszkowie. Także tak, czeka nas bardzo długi dzień i wybaczcie, jeżeli nie wszędzie będziemy pić, ale po prostu... Są jakieś granice? No to jest jedyna wada Baltic Porter Day, że jak chce się przejść od knajpy do knajpy i wypić wszędzie po porterze, to można skończyć źle. Święto piwa Grodziskiego jest pod tym względem o wiele bardziej przyjazne dla wątroby i umysłu. I tak, tylko że na razie niestety nie aż tyle miejsc przygotowuje jakieś specjalne eventy z okazji Święta Piwa Grodziskiego. Plus... To, co mnie na przykład bardzo cieszy w tej edycji Baltic Porter Day, że bardzo wiele miejsc przygotowało też jakieś kulinarne atrakcje związane właśnie z porterami bałtyckimi, więc z tego też na pewno będziemy korzystać. Oczywiście. Ale zanim się pożegnamy... Nie każ mi wybierać. Dlaczego? Bo nie wiem. No tak, poziom tego, co tutaj mieliśmy, naprawdę jest wysoki. I każde z tych piw ma swoje zalety. Każde z nich ma coś, co powoduje, że chętnie się sięga po kolejny łyk. I czasami są to zupełnie inne rzeczy. Na przykład tutaj to jest taki bardzo lekki, pijalny, przystępny porterek, który tak sobie można... Tu jest oszołomienie zmysłów aromatem whisky. Tutaj jest, no, może nie wzorzec metra, ale bardzo blisko. Świetny aromat kokosa, wędzonka, no... Wszystko, co wędzone, jest lepsze. Tam, nie pokażemy tych butelek zastępczych, igliwie i fajna paloność, czekoladowość, chmielone pinty, słodkie, deserowe, porter masy. No. Poziom jest naprawdę wysoki, ale to chyba nie powinno nas dziwić, bo Polska jest krajem, gdzie się waży naprawdę znakomite portery bałtyckie. Oraz Estonia. Oraz Estonia. Pojala, która jest specem od porterów bałtyckich. No jest dobrze. No, co możemy mówić? No. Mamy nadzieję na wysyp komentarzy, gdzie będziecie mówić o swoich ulubionych porterach. Jak spędzaliście Baltic Porter Day? Co ciekawego piliście? No, wszystko o porterach. Jak chcecie jakieś pytania, cokolwiek. A my się widzimy. Za czas jakiś.